tego Pan z wami. Bardzo serdecznie witam wszystkich obecnych na tej mszy świętej, szczególnie poczty sztandarowe, także i bractwo nasze warszawskie, również i bractwo liderów tutaj dawne świętego Stanisława, no a przede wszystkim wszystkich związanych ze Stronnictwem Pracy na czele z panem profesorem Wrzesińskim. Przeprośmy Boga za grzechy, abyśmy mogli godnie sprawować mszę świętą, którą będę sprawował w intencji Ignacego Jana Paderewskiego o szczęśliwą wieczność, ale także by te sprawy, które były drogie jego życiu, mogły być i w obecnych warunkach kontynuowane dla umocnienia ojczyzny naszej. Przeprośmy Boga za grzech. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym. Chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. Rzekł Jeremiasz: słyszałem o szerstwo wielu, trwoga dokoła. Donieście, donieście na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mego upadku. Może da się zwieść tak, że go zwyciężymy i wywrzemy naszą pomstę na nim. Ale Pan
Już przy nim jest jak prężny mocarz. Dlatego moi prześladowcy ustaną, nie zwyciężą. Będą was zawstydzeni swoją porażką i okryci wieszczą i zapomnią hańbą. Pani zastępów, ty, który doświadcza sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce i dozwól, by zobaczył twoją pomstę nad nim. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratujcie bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. Oto słowo Boże. W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie. W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie. Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa. Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki. Dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie. Pogorliwość o dom Twój mnie pożecha i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie. Lecz ja, Panie, modlę się do Ciebie w czas łaski, o Boże. Dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie, bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi. Niech go chwalą niebiosa i ziemia, morza i wszystko, co w nich żyje. Dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech i śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy grzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie, grzech jednak nie poczytuje, a nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli, przesadzony na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie to samo ma się rzecz przed prezesem, jak darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprawiło na wszystkich śmierć, to ileż obficie spłynęło na wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez człowieka Jezusa Chrystusa. O co chodzi, Boże? Alleluja, alleluja, alleluja. Świadectwo mnie da duch prawdy i wy także świadczyć będziecie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi, nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa?
a przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. A proszę spocząć. Czcigodni bracia i siostry, wszyscy według godności i urzędów, które sprawują, a przede wszystkim członkowie Stronnictwa Pracy, którzy kontynuują myśl wielkiego rodaka naszego Jana Paderewskiego, na którego rocznicę żeśmy się zebrali, by modlić się, aby to wszystko, co jest dziedzictwem polskim, z jego myśli, z jego dokonań, było dla jej umocnienia na przyszłość umiejętnie wykorzystywane. Słyszeliśmy ten kawałek Ewangelii, perykopę ewangeliczną, której użył Ojciec Święty Jan Paweł II na rozpoczęcie swojego pontyfikatu. Pamiętamy to wołanie papieża z balkonu, z loddzi świętego Piotra. Non abbiate paura, nie lękajcie się, nie lękajcie się. I to jest właśnie z tego fragmentu Pisma Świętego wzięte, który żeśmy dzisiaj słyszeli, jako fragment przepisany, jako perykopę ewangeliczną przepisaną na niedzielę dzisiejszą. Może ktoś powiedzieć, przypadek, może być przypadek, ale przecież nie zapominajmy, że Karol Wojtyła w młodym wieku był członkiem Stronnictwa Pracy. I to warto zawsze pamiętać, dlatego że stronnictwo było nurtem myśli chrześcijańskiej, wyrosłej z całego przesłania dziejowego naszego, ale także księdza Luigi Storzo, którego można uznać za ojca chrześcijańskiej demokracji w całej Europie. I teraz od jednego tutaj z obecnych panów otrzymałem przeciekawą książkę. Historię chrześcijańskiej demokracji w związku z ideą zjednoczonej Europy. I dziwne to jest, książka naprawdę fascynująca, o ojcach założycielach Unii Europejskiej, ale to, co mnie fascynuje najbardziej, to to,
że raz po raz autor wspomina księdza Ludwika Storca. Bez jego myśli nie byłoby chrześcijańskiej demokracji. W ten nurt myśli wszedł Paderewski. Nie wiem, czy czytał pracę księdza Storca, czy nie, ale bez wątpienia realizował to, do czego zachęcał ksiądz Luigi Sforza. Bowiem rzeczywiście tak jest, że największe dzieła miłosierdzia, największe dzieła sprawiedliwości dokonują ci, którzy zmieniają na lepsze układy społeczne. Bo to jest miłosierdzie, które się rozkłada na miliony, miliony ludzi. To jest wielkie dzieło. Każde dzieło, które poprawia układ społeczny, polityczny. Każde dzieło jest dziełem sprawiedliwości i miłosierdzia. I nie ma większych dzieł miłosierdzia nad te, które dotyczą miliardów, miliardów, a które wynikają z pracy nad układem społecznym. Paderewski tego dokonał w wielkim zakresie. Było ich czterech. Było ich czterech. Każdy robił swoje. Paderewski, jeżeli jest to przypadek, to może jest przypadek. Ale przecież pierwsza rozmowa Paderewskiego z Wilsonem dokonała się dokładnie 100 lat temu. 24 czerwca 1917 roku. Później cały łańcuszek spotkań, nalegań, sprzeciwów i pokonywania sprzeciwów. I w końcu triumf Wersalu. Ale żeby on się dokonał, musiał być drugi. Tym drugim był Dmowski. Roman Dmowski, który rozumiał wartość działań dyplomatycznych. Ale żeby te działania mogły być, to musiała powstać armia, która pokazała siłę polską. I ta armia powstała, bo był Józef Haller. Też członek Stronnictwa Pracy. A wtedy, gdy powstało to, o co ci wszyscy zabiegali, każdy własnym trudem i trzeba było obronić, do nich doszedł Piłsudski. I tak powstała Polska. Po latach niewoli ale co było w tym człowieku? Co było, że on się uparł i
mówił Wilsonowi nie tylko o Polsce. Mówił o całym Międzymorzu. Co było w jego myśli? Co było w jego przekonaniach? Nie wiem. W takim czasie to był romantyzm kompletny. To było coś, co nie było w tym nic racjonalnego. A jednak to się zrealizowało. Po 100 latach triumfuje myśl tego człowieka i w lipcu będzie cała sesja tutaj w Warszawie poświęcona Międzymorzu, na którą to sesję przyjeżdża następca Wilsona, obecny prezydent Stanów Zjednoczonych. Co było w Paderewskim? Była ogromnie głęboko rozumiana humanitas, człowieczeństwo, które jest jedno wśród różnych narodów. Jedno. I Paderewski to rozumiał. I widział Polskę właśnie w tym ogromnym otwarciu na humanitas. Widział jej miejsce na Międzymorzu. Jaki będzie los tej myśli, Bóg jeden wie, ale niewątpliwie powinien być wspominany od tej strony nie kto inny, tylko on. Powiem i dwóch. Paderewski, który widział sprawy polskie tutaj, w tej części Europy Środkowej, i Haller, który widział sprawy polskie w wymiarze międzynarodowym. Ich dwóch. Bodmowski był bardzo skoncentrowany na tym, co polskie. Piłsudski tak samo, ale ci dwaj widzieli kontekst szeroki tego, co polskie i wartość tego, co polskie, całego tego dziedzictwa, które jest Polską. Dziękuję za tę inicjatywę mszy świętej, bo naprawdę mnie się wydaje, że siłą Paderewskiego była msza święta. Że światłem jego umysłu było chrześcijaństwo. I dlatego to zaowocowało tym, co zaowocowało. Wstańmy i złóżmy Bogu wyznanie wiary świętej. Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas w
pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Grzechu. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Za przyczyną świętego Jana Chrzciciela zanieśmy nasze wspólne modlitwy do wszechmogącego Boga. Módlmy się za Kościół Święty, aby wierny strzegł nauki Jezusa Chrystusa i w obecnych warunkach. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, którzy są zaangażowani w życie publiczne, aby z Boga czerpali siłę do służby Bogu i ludziom. Ciebie prosimy. Módlmy się za Stronnictwo Pracy, za wszystkich, którzy w różnych formach kultywują pamięć dzieł Stronnictwa Pracy, aby te idee odrodziły się w narodzie przez pracę i walkę tych, którzy są im wierni. Ciebie prosimy. Módlmy się za duszę świętej pamięci Ignacego Paderewskiego, ale i wszystkich członków Stronnictwa Pracy, zmarłych, poległych, aby cieszyli się radością nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj obecnych na tej mszy świętej, abyśmy cieszyli się pomocą Bożą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Panie, nasze modlitwy. I za przyczyną świętego Jana Chrzciciela obdarz nas pomocą i łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II, błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszko i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Tę modlitwę, której Pan Jezus nas nauczył, odmówmy w intencji Stronnictwa Pracy i wszystkich jego dzieł, aby rozwijało się zgodnie z zamysłem Bożym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który godzisz grzechy świata, obdarz nas pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ci, którzy będą do Komunii Świętej, niech podejdą tutaj do, prawda, po mojej prawej stronie. Panie nasz Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Pan z wami. Niech Bóg Wszechmogący oddali od was wszelkie przeciwności i udzieli wam swoich darów. Niech otworzy wasze serca na swoje słowa i przygotuje was na nieprzemijające radości. Niech wam da poznać, co jest dobre i sprawiedliwe, abyście mogli służyć innym na drodze przykazań Bożych i sami stali się dziedzicami Królestwa Bożego. Niech was wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Idźcie, ofiara spełniona. Panie prezesie, wyrobiłem się, jest godzina. Księże prałacie, za sprawowaniem mszy świętej, intencji paderewskiego, intencji ojczyzny, stronnictwa pracy, serdeczny Bóg zapłać. Prosimy o jeszcze, zawsze prosimy o pozostanie na naszych uroczystościach w miarę pozwalającego czasu. Życzymy zdrowia. Dziękuję.
Księże prałacie, chciałem serdecznie podziękować za odprawienie dzisiejszej posługi. I jako kapelanowi Stronnictwa Pracy przede wszystkim mam nadzieję, że to, co dzisiaj było powiedziane w kazaniu, będziemy realizowali ciężką, mozolną pracę dla dobra naszego narodu. Dziękuję bardzo. Bo ty jesteś autorką, że my tutaj koleżanka zrobiła księgę, taką, no mów, co zrobiłaś. No to jest album ręcznie wykonany z reprodukcjami moich obrazów. Są zilustrowane wiele strof z pieśni duchowej świętego Jana od Krzyża. Bardzo mnie zainspirowała poezja, jest przepiękna. To właśnie to jest Ada od artystów, ale wykonanie jej. Nazwisko prosimy podać im. Adela Rakocz. Adela Rakocz. Gdzie ten ksiądz? Proszę księdza, tutaj patrz, ksiądz ma.